Hey, ja mam na imię Przemek. Fotografią zajmuję się od mniej więcej 15 lat, a fotografią przyrody od 5 i na tym kanale pokazuję Wam to, czego sam w tym czasie się nauczyłem i dzielę się swoimi metodami, które pomagają mi wykonać zdjęcia takie jak na przykład te. Na tym kanale dowiecie się, jak wykonywać poprawne technicznie i ciekawe zdjęcia, ale też zobaczycie, jak ja stosuję tę wiedzę w praktyce. Cześć. W ostatnim czasie fotografowałem troszeczkę więcej niż zwykle. Dosyć dużo czasu spędzałem w terenie i jakimś cudem udało mi się natrafić na całkiem ciekawe gatunki, których albo jeszcze nigdy nie fotografowałem, albo z drugiej strony nawet znieśniło mi się o tym, że mógłbym je sfotografować u nas w kraju. W zasadzie tutaj chodzi o jeden konkretny gatunek i nie jest to pelikan z poprzednich odcinków. Po prostu spędzałem dużo czasu w terenie i skłoniło mnie to troszeczkę do refleksji na temat tego, z jakich ustawień korzystam, bo złapałem się na tym, że. Nie zmieniam tych ustawień jakoś często, nie gmeram przy tych pokrętłach, w zasadzie przychodzi mi to bardzo naturalnie i w prosty sposób pamięć mięśniowa działa wtedy, kiedy ma zadziałać, w związku z czym te ustawienia zawsze są poprawne, takie jak chcę. I wynika to z jednej bardzo prostej rzeczy: moje ustawienia ekspozycji, z których korzystam, a korzystam z trybu prawie w pełni manualnego, są przemyślane w taki sposób, żeby dały mi jak największą swobodę działania w terenie, żebym po prostu nie musiał o nich myśleć. I ja fotografuję w taki sposób już od wielu lat, i dopiero teraz zorientowałem się, że jest to bardzo prosty sposób na przekazanie osobom, które korzystają albo z trybu półautomatycznego, albo z trybu całkowicie automatycznego, a z jakiegoś powodu boją się tego manuala, o którym ja jeszcze powiem w przyszłych, mam nadzieję, odcinkach. Jest to idealny sposób na pokazanie wam, że wcale nie trzeba zgłębiać tych ustawień manualnych do samego końca, do samego dna i wertować kartka po kartce grubych podręczników do fotografii. Chociaż jest to jak najbardziej uważam bardzo przydatna wiedza i polecam każdemu zgłębić tajniki fotografowania na w pełni manualnym ustawieniu. To wydaje mi się, że znalazłem taką receptę dla osób, które nie chcą fotografować na pełnym automacie. Ale jednocześnie nie mają odpowiedniej wiedzy, żeby korzystać z tego manuala. Więc zostańcie ze mną do końca materiału. Opowiem Wam od A do Z, jakich ustawień używam, i mogę Wam powiedzieć, że jest to ustawienie, z którego wydaje mi się nigdy już nie zrezygnuję. Ale zanim przejdziemy do tej sekcji technicznej, tego odcinka, opowiem Wam króciutko o tym, co fotografowałem, co mi z tego wyszło, pokażę Wam troszeczkę zdjęć, filmów, nagrań, bo tak jak wspomniałem na początku, udało mi się sfotografować kilka ciekawych gatunków. I zacznijmy od tego, że. Kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów od miejsca, w którym mieszkam, znalazłem gatunek, którego nie spodziewałem się tutaj znaleźć, a bardzo zawsze chciałem go sfotografować. A chodzi tutaj o szczudłaka. Szczudłak bardzo mi się zawsze podobał, bo w Polsce jest to ptak, który prawie nie występuje, występuje tylko i wyłącznie na przelotach. Te ptaki nie wyprowadzają tutaj lęgów. Jeżeli się pojawiają, to pojawiają się bardzo sporadycznie i zazwyczaj przyciągają bardzo duże grupy osób do miejsca, w którym zostają oznaczone, zauważone, fotografowane. Ten jeden konkretny szczudłak spowodował to, że właściciel stawu, na którym on żerował, miał na pewno urwanie głowy, bo ten sam właściciel, którego serdecznie pozdrawiam, jeżeli jakimś cudem trafi na ten odcinek, wyrzucił mnie po prostu z tamtego stawu, czekał już na mnie, kiedy wracałem ze zdjęć, zadowolony, uśmiechnięty, że udało mi się sfotografować szczudłaka. No, komitet powitalny już czekał, żeby powiedzieć mi, Nara, wlazłeś na nieswój teren, dlaczego w ogóle tu jesteś. Następnym razem przebijemy ci opony. E, no ale myślę, że wszystko rozeszło się po kościach. W każdym razie sfotografowałem szczudłaka, którego gdzieś tutaj widzicie. Pewnie wam zdjęcia przelatują. Była tam para na spuszczonym stawie. One żerują właśnie w ten sposób, na takich bagienkach, na terenach bagnistych. Wybierają sobie jakieś tam małe skorupiaki, inne żyjątka z tego błota. Ta para szczudłaków żerowała w ten sposób, że wokół kałuży, która powstaje na stawach. Swoją drogą, jeżeli spotkacie kiedykolwiek, zauważycie staw, na którym widzicie, że co jakiś czas podnoszą się ptaki, że trochę ptaków po nim drepcze. Staw jest spuszczony, na środku gdzieś tam ostała się jakaś kałuża w takiej delcie, w takim, w takim leju, nie wiem, czy po deszczu, czy po prostu właściciel powoli napuszcza, dopełnia ten staw. Dużo błota, mało wody na stawie. I ptaki, które gromadzą się w półtej wody. Najczęściej jest to pewniak na bardzo ciekawe gatunki i na całkiem dużą różnorodność tych gatunków, więc jeżeli macie problem ze znajdowaniem gatunków do fotografowania, to takie stawy właśnie są super tematem, który polecam Wam sprawdzić. Bo jeżeli odpowiednio do tego podejdziecie, to sfotografujecie naprawdę masę gatunków. A o tym, jak fotografować na błocie i z jakiej perspektywy mówiłem już w odcinku o kwokaczach, który będzie się wyświetlał gdzieś tutaj na górze. Więc szczudłaki fotografowało się całkiem przyjemnie. Z tego co wiem, nie było tam takiego najazdu jak w przypadku Pelikana, o którym mówiłem w poprzednich odcinkach, ale mimo wszystko jest to gatunek dosyć egzotyczny i dla mnie jest to całkiem spory wyczyn, że udało mi się sfotografować go właśnie w Polsce, a nie gdzieś. Za granicą, gdzie one tysiącami, praktycznie setkami pojawiają się, u nas tylko na przelotach można je spotkać. I tak strzelając, ta para, którą udało mi się sfotografować, pewnie była jedną, nie wiem, z pięciu, dziesięciu, może piętnastu par, które w tym roku w Polsce gdzieś tam na przelotach się pojawiły lub pojawią dopiero. A dlaczego zostałem wyrzucony? No, krótka piłka. Stawy rybne to są stawy czyjeś prywatne. Ktoś je zarybia, ktoś je kosi, ktoś się nimi opiekuje. A taki fotograf w woderach wchodzi na sam środek tego stawu, kładzie się tam i jeszcze, jak nie daj Boże, przejdzie z jednego stawu do drugiego, przyniesie jakąś tam chorobę. W każdym razie, my jako fotografowie nie możemy oczekiwać, że każdy prywatny właściciel, na którego terenie my zdecydujemy się położyć i fotografować, przyjmie nas z otwartymi ramionami jeszcze tam za to podziękuję. Gdyby to był mój staw i widziałbym tam. Dziennie kilkanaście czy kilkadziesiąt osób, które przychodzą, depczą nie wiadomo po co, nie wiadomo czy wśród nich nie ma kłusowników, którzy chcą za darmo sobie troszeczkę połowić. No uważam, że mają ci ludzie wszelkie prawo do tego, żeby być złymi, ale to już po naszej stronie leży to, jak my tą sytuację rozwiążemy, czy damy sobie wejść na głowę, czy troszeczkę rozładujemy może napięcie i rozejdziemy się powiedzmy w pokoju. Kolejny gatunek, który znalazłem, a nie spodziewałem się zupełnie, jest krętogłów. Krętogłowa chciałem zawsze sfotografować. Krętogłów jest naszym rodzimym dzięciołem. Należy chyba do rodziny, czy do, do, do rzędu dzięciołowaty. W każdym razie jest z dzięciołami bardzo blisko spokrewniony jednocześnie jest spośród wszystkich tych dzięciołów, które występują u nas w kraju, najbardziej wyjątkowym. Nie jest najrzadszym, bo jest go całkiem sporo u nas, ale jest wyjątkowy, dlatego, że przede wszystkim odlatuje na zimę i możemy go spotkać dopiero teraz, gdzieś na przełomie kwietnia-maja. Sam kręto nie żeruje też w taki sposób, jak cała reszta dzięciołów, czyli nie uderza dziobem w drzewo, nie kuje w nim, nie szuka czegoś, co żyje pod korą albo w samym drewnie. Żywi się tym, co pełza po drzewie. Głównie są to mrówki. Mrówki są jego przysmakiem, i jeżeli kiedykolwiek usłyszycie ten charakterystyczny głos, ten jego śpiew, krzyk, zawodzenie, krętogłowa, i jakimś cudem zdarzy się, że on akurat śpiewa w pobliżu tego mrowiska, to macie szansę na całkiem fajne zdjęcia, bo on nie jest łatwo rozproszony, jeżeli jest w stanie żerować na takim mrowisku i to jest Wasza szansa do sfotografowania go. Natomiast, z tego co zauważyłem, krętogłowy odzywają się bardzo krótko i ten okres, tak od połowy do końca kwietnia w tym roku, to był taki szczyt, kiedy ja go mogłem usłyszeć. Zawsze starałem się iść w tym kierunku, w którego ten dźwięk dobiegał i Raz udało mi się z pełnym sukcesem i wykonałem te właśnie zdjęcia, które teraz gdzieś tutaj macie okazję oglądać. No a teraz z początkiem maja, w pierwszym tygodniu maja już nie słychać ich tak bardzo, więc to jest bardzo krótki okres, kiedy można ją usłyszeć i należy ten okres zdecydowanie wykorzystać, bo jest to gatunek całkiem fotogeniczny i nie tak prosty do sfotografowania, pomimo tego, że jest dosyć często i gęsto występującym u nas w Polsce gatunkiem. No i w końcu trzeci gatunek, z którego jestem bardzo zadowolony, na który czekałem już od nie pamiętam jakiego czasu. Tutaj bardzo dziękuję koledze, który udostępnił mi miejscówkę, który pokazał mi miejsce, w którym te ptaki żerują. Mowa o... Perkozier, Zawoszyi. Nie wiem czemu bardzo podobały mi się pod względem kolorystycznym, pod względem generalnie wizualnym, pod względem tego jak wyglądają, jak pływają. Wydawało mi się zawsze, że to bardzo fotogeniczne ptaki, i udało mi się je sfotografować właśnie teraz. Natomiast wymagało to troszeczkę poświęcenia z naszej strony, bo trzeba było wpakować się do stawu. I tutaj ciekawostka. Ja oczywiście standardowo ubrałem swoje wodery, wziąłem statyw, postawiłem aparat na tym statywie w stawie jeszcze w kompletnej ciemnicy. Łaziliśmy po tym stawie. Ja się schowałem w szuwarach, kolega, który ma pływadełko, pływał sobie w pływadełku i tak czekaliśmy, aż te perkozy podpłyną do nas i dadzą się sfotografować. Będą po prostu na tyle blisko, że te zdjęcia będą udane. Byliśmy tam bardzo wcześnie, więc mgła troszeczkę utrudniała zadanie, ale też powodowała, że te zdjęcia były takie bardziej klimatyczne. Mgła taka wcz późnowiosenna, wczesnoletnia, zawsze jest fajnym zjawiskiem na stawie, bo ona tak dryfuje, osadza się nad wodą i to powoduje taki fajny, kremowy bardzo efekt. Mi osobiście mgła zawsze się podoba i... Raczej nigdy nie było tak, że byłbym zdenerwowany, że tam mgła jest. Oczywiście są minusy tego, że mgła pojawia się i podczas gdy my chcemy wykonywać zdjęcia ptakom, powoduje to bardzo niski kontrast. Autofokus w niektórych starszych i słabszych modelach aparatu może się gubić. W moim a 7 III, którym fotografowałem, autofokus miał zdecydowane problemy z łapaniem tych perkozów, które tam pływały. Natomiast zdjęcia, które wyszły, no nie są może idealne, ale jestem z nich całkiem zadowolony i na pewno powędrują i do portfolio, i na Instagrama. Udało mi się podczas tej sesji również osiągnąć inny sukces. Mianowicie z pełnym sukcesem utopiłem swój własny telefon. Wiecie wodery mają taką kieszeń tutaj na, na froncie, na brzuchu i one były gdzieś tutaj do, do, do tego miejsca zaciągnięte, tak o tutaj gdzieś. I tutaj ta kieszeń jest otwierana, ona ma taki zamek. Wodery są całe wodoodporne i ta kieszeń... No nie wiem dlaczego, ja też założyłem, że ona też będzie wodoodporna, bo miała tam takie, takie naszycia gumowe. Które dosyć mocno na siebie nachodzą i ja myślałem, że jak zamknę zamek, te naszycia najdą na siebie i nie przepuszczą wody. Zorientowałem się o tym, że przepuszczają, jak chciałem sięgnąć po telefon i nagrać dla Was jakieś przebitki z tego stawu, ale sięgam tak do tej kieszeni, wkładam rękę w tych dosłownie rękawiczkach i czuję, o kurde mam akwarium w kieszeni. A tam klucze od samochodu, telefon i mi oczywiście zrobiło się już gorąco jakby ciągnąłem ten telefon, ale patrzę, telefon działa. Stwierdziłem na szybko, no dobra, wywalę tą wodę, nie ma sensu się wracać. Jak już utopiłem ten telefon, to przynajmniej daj sobie człowieku szansę na zrobienie jakichś zdjęć i nie wychodź teraz, bo i tak nic z tego telefonu więcej nie będzie przez to, że wyjdę teraz. Nie mam go jak wysuszyć, jestem, jestem samochodem nie w domu, nie mam grzejnika, kaloryfera, ogniska nie będę palił. No zresztą pewnie to by i tak nic nie dało. Wyciągnąłem ten telefon, otrzepałem, wyłączyłem go dla bezpieczeństwa, wysuszyłem tą kieszeń rękawiczkami i, i, i szmatą, którą byłem nakryty. No i włożyłem go do innej kieszeni, już nie do tych woderów przemoczonych, tylko gdzieś tam chyba do polaru, który miałem pod woderami. Okazało się koniec końców, że ten telefon, wydaje mi się, że on tam przeleżał około 20-30 minut, a on mi do dzisiaj działa, a to jest niecały miesiąc po tej akcji. Więc ja go nigdzie nie oddałem do serwisu, nawet nie było wiadomości, że o woda w USB proszę nie ładować. Po prostu ja go wytrzepałem, wysuszyłem o polar, włożyłem do kieszeni, włączyłem parę godzin po tym, jak go wyłączyłem na tym stawie i on działa. Więc e, kurde, no Apple mi za to nie płaci, ale chyba polecam. Jeżeli sfotografujecie często nad wodą i telefon ma szansę na to, że wypadnie, że gdzieś w tej wodzie sobie popływa, no to. Apple nie kłamie, są raczej wodoodporne. Dwa dni temu wybrałem się także w góry i tam również udało mi się sfotografować coś, czego wcześniej nie fotografowałem, ale to może zostawimy sobie na osobny odcinek, bo byłoby już tutaj zdecydowanie za dużo gadania o różnych gatunkach. Oczywiście, oprócz tych zdjęć, które tutaj Wam gdzieś puściłem, na samym końcu zobaczycie moje ulubione, wybrane zdjęcia, także te, które tutaj się pokazały, ale na samym końcu zobaczycie jeszcze całą serię, taki pokaz slajdów, żeby można było im się troszeczkę bardziej przyjrzeć. Jestem całkiem zadowolony z tych ostatnich zdjęć, ale to jest też z pewnością zasługa tego, że tak jak mówiłem w kilku poprzednich odcinkach, mamy teraz szczyt sezonu. Takie są najaktywniejsze, najgłośniejsze. Najbardziej odważne, bo w poszukiwaniu pożywienia, partnera czy jedzenia już dla swoich młodych, które wychowują i karmią, one są w stanie zaryzykować dużo więcej, dużo bardziej, szczególnie jeżeli chodzi o kontakt z człowiekiem, niż to miało miejsce wcześniej w zimie, w jesieni, gdzie one musiały oszczędzać energię, żeby po prostu przeżyć. Teraz mają inne motywacje, które je nakręcają i te zagrożenia, które były dla nich bardzo dużymi, takimi silnymi zagrożeniami, w tej chwili są po prostu zagrożeniami. No i one troszeczkę inaczej na nas patrzą, a my też dzięki temu, że one są głośniejsze, bardziej aktywne, możemy lepiej je odnajdować i dłużej, a co za tym idzie, skuteczniej fotografować. I jak już je fotografujemy, to jaki jest najlepszy sposób na idealne ustawienia, aby zdjęcie nie musiało polegać, aby aparat nie musiał polegać na trybie automatycznym, abyście wy mogli prowadzić swoje własne ustawienia, ale w taki sposób, żeby nie trzeba było za bardzo o tych ustawieniach myśleć, żeby nie trzeba było skupiać się tylko na nich, na operowaniu tymi wszystkimi przyciskami, na trybie autofokusa, na ustawieniach przysłony, ustawieniach czasu naświetlania. Czy istnieje jakieś jedno proste ustawienie, albo jedna prosta zasada, która nie jest trybem manualnym, a która pozwoli Wam cieszyć się dobrymi jakościowo i co ważne, poprawnymi technicznie zdjęciami? Otóż, słuchajcie, jest taka zasada, i to jest bardzo prosta zasada. Wystarczy zapamiętać dosłownie kilka rzeczy, i dzięki temu będziecie mogli korzystać praktycznie z w pełni manualnego trybu, ale bez jakiejś dużej ingerencji. Z waszej strony. I tak jak powiedziałem na samym początku tego materiału, ja bardzo serdecznie i gorąco Was zachęcam do tego, żebyście złapali jakąś książkę, znaleźli poradnik na necie. Ja też taki poradnik dla Was, mam nadzieję, przygotować w przyszłości. Poradnik o tym, jak fotografować w trybie w pełni manualnym, dlatego że większa kontrola nad aparatem to większa kontrola nad światłem, nad sceną, nad kadrem, nad tym, jak to zdjęcie końcowo będzie wyglądać. Ale do tego też dojdziemy. Taki poradnik pokaże się na tym kanale. Na ten moment zdradzę Wam skrót, bo jest to dosłownie droga na skróty do tego, co możecie osiągnąć, czy do 90% tych efektów, które możecie osią osiągnąć korzystając z trybu w pełni manualnego. I słuchajcie, zasada jest bajecznie prosta. Ustawiacie sobie pokrętło Waszego aparatu na tryb manualny, ale nie bójcie się, nie będziecie tam za dużo zmieniać. W tym trybie manualnym ustawiacie przysłonę, czyli wartość f. Do minimalnego poziomu, na jaki pozwala wam wasz obiektyw. Dla mojego obiektywu jest to F6,3, więc otwieram sobie maksymalnie przysłonę, czyli to, o czym mówiłem w poprzednim odcinku, wpuszczamy tą przysłoną jak najwięcej światła, czyli jak najbardziej otwarta przysłona, jak najmniejsza wartość liczbowa. Jeżeli macie obiekty, który pozwala na otwarcie przysłony do F4 ustawiacie F4, do 2,8 ustawiacie 2,8. Najmniejsza możliwa wartość F to jest wasze ustawienie przysłony. Powoduje to dwie rzeczy. Po pierwsze, będziecie zawsze mieli najwięcej światła dostępnego z racji korzystania z danej przysłony. Czyli przysłona nie blokuje nic. Przysłona w tym momencie, jeżeli jest ustawiona tak, jak Wam powiedziałem, nie blokuje żadnego światła. Maksymalnie dużo światła wpuszcza. Co za tym idzie, możecie fotografować w niekorzystnych warunkach oświetleniowych rano, wieczorem. A jeżeli w ciągu dnia macie za dużo światła, to skorygujecie je sobie zaraz w inny sposób, o czym opowiem. Kolejną zaletą maksymalnie otwartej przysłony jest to że wasza głębia ostrości jest mała, jest bardzo niewielka, w związku z czym wszystko to poza obiektem, który celujecie, na którym fokusujecie, będzie maksymalnie rozmyta, więc to zdjęcie będzie artystycznie bardzo ładne. Czyli otwieramy przysłonę maksymalnie po to, żeby wpuścić maksymalną ilość światła i żeby rozmyć wszystko to, co nie jest interesujące na zdjęciu, a obiekt ciągle pozostanie ostry. Drugi element ekspozycji, czyli czas naświetlania, ustawiacie sobie na taki, na jakim komfortowo jesteście w stanie zrobić zdjęcie bez poruszenia. I tutaj ten element wymaga od Was nieco pracy, bo musicie wiedzieć, jaki to jest czas naświetlania. Czas naświetlania, czyli ta wartość 1, łamane przez jakiś numerek 1 105, 1 50 1,50, 1,250, to jest czas, w jakim migawka wykona zdjęcie. I i razy oko dla większości teleobiektywów rzędu 400-500 mm taki czas ze stabilizacją to będzie około 1/300, 1/400 sekundy. Jeżeli nie macie stabilizacji albo nie jesteście pewni czy ją macie, to zróbcie po prostu test. Złapcie sobie swój obiektyw, z którego będziecie korzystać, wycelujcie w jakiś obiekt, który sobie ustawicie i pobawcie się trochę tym czasem. Starajcie się go skracać coraz bardziej. 1/500, 1/400, 1/250 sekundy. OK, na jednej 250 macie zdjęcie ruszone, więc podnosicie z powrotem do 1,400 jeżeli jesteście w stanie komfortowo wykonywać zdjęcia na 1400 sekundy z ręki nieporuszone, to ustawiacie sobie taki czas. Natomiast jeżeli w dalszym ciągu będzie Wam brakować światła przy takim ustawieniu, na przykład rano, bardzo wcześnie albo późno wieczorem, z powodzeniem możecie oprzeć sobie aparat o coś, czy o statyw, czy o jakieś drzewo, czy położyć się na ziemi z tym aparatem, i wtedy, jeżeli wyeliminujecie ten element drgań, które spowodowane są ruchami waszych rąk, waszego ciała, możecie ten czas jeszcze skrócić co najmniej o połowę. Mi zdarzało się już fotografować na 1,5, 1,5 sekundy, leżąc, opierając, czy nawet bardzo stabilnie stojąc z aparatem. Nogi szeroko, ramiona do siebie, aparat oparty i na wydechu, jak snajper. Z powodzeniem można w ten sposób też ograniczyć drgania ciała i wydłużyć jeszcze bardziej ten czas naświetlania. Czyli co mamy do tej pory? Przysłonę maksymalnie otwartą, czas otwarcia migawki najdłuższy, z jakiego jesteście w stanie bez poruszenia wykonać zdjęcie w danych warunkach, i trzeci element ekspozycji, czyli ISO. I tutaj jedyne co musicie zrobić, to ustawić sobie ISO automatyczne. Czyli z trzech elementów ekspozycji, o które zazwyczaj trzeba zadbać w trybie manualnym: przysłona, migawka, ISO. Wam zostają tylko dwa, bo jeżeli chodzi o ISO, ISO nie ma wpływu na elementy kompozycyjne, nie ma wpływu na to, czy coś będzie rozmazane, czy poruszone. ISO pośrednio wpływa na szumy, jakie wychodzą na zdjęciu, ale jeżeli zdjęcie w dalszym ciągu będzie poprawnie naświetlone z uwagi na ustawienie odpowiedniego czasu naświetlania, na odpowiednie światło, odpowiednie warunki i maksymalnie otwartą przysłonę, to te szumy nawet przy wysokim ISO nie są z reguły tak duże. Zależy to oczywiście od obiektywu, od aparatu, od światła. Ale generalnie możecie spokojnie zaufać Waszemu aparatowi i ustawić ISO na automatyczne, no bo w końcu nawet jeżeli aparat będzie musiał podbić to ISO jakoś bardzo wysoko, to i tak zrobiliście wszystko, żeby wpuścić jak najwięcej światła na matrycę. Jeżeli czas otwarcia migawki jest maksymalnie długi, jeżeli przysłona jest maksymalnie otwarta, no to Wy już nie macie co zrobić, żeby tego światła było więcej. Więc jedyne co można zrobić, to podnieść to ISO, a skoro tak, to Wy i tak podnieślibyście je. Ręcznie, więc jeżeli aparat zrobi to za was i będzie manipulował tym ISO w zależności od tego, czy światła macie więcej czy mniej, to jest to jedno ustawienie mniej, o które wy musicie się martwić w terenie. Więc tak naprawdę, jeżeli ISO będzie automatyczne, przysłona będzie ustawiona zawsze na maksymalnie otwartą, to jedyny element, o jaki wy musicie się martwić, to jest czas otwarcia migawki. Jeżeli zdjęcie wychodzi za jasne, światła jest za dużo, skracacie czas otwarcia migawki. Jeżeli jest za ciemno, to wydłużacie ten czas i w ten sposób zdjęcie jest poprawnie naświetlone. Warto tutaj korzystać z histogramu, więc jeżeli wiecie, jak histogram działa, wiecie, jak operować histogramem, jak odczytywać histogram, jest to bardzo pomocne w tego typu ustawieniach. Natomiast, jeżeli nie, i tak w większości aparatów, możecie podejrzeć sobie zdjęcie i zobaczyć, czy zostało ono poprawnie naświetlone. I tak właśnie wyglądają ustawienia, z których ja korzystam. Prawie nigdy nie ruszam tej przysłony, chyba że chcę delikatnie jeszcze wyostrzyć ten obiekt, który ja fotografuję, a wiem, że nie muszę aż tak bardzo rozmywać tła przysłoną, bo obiekt znajduje się od tego tła dosyć daleko. Czasami przymykam tą przysłonę do F7.1, F8, bo wiem, że mój obiektyw Sony 2600 jest najostrzejszy właśnie gdzieś w granicach tego 7.1 czy F8. Ale ta różnica między F8 a 63, gdzie mój obiektyw jest maksymalnie otwarty, jeżeli chodzi o ostrość, nie jest na tyle duża, żebym ja za każdym razem dążę do tego, żeby przymknąć tą przysłonę, żeby mieć idealnie ostre zdjęcie. To jest różnica rzędu max 10% i naprawdę nie, nie warto się nad tym zastanawiać dłużej, jeżeli macie mało światła, zostawiajcie przysłonę maksymalnie otwartą. Czas naświetlania. Zależnie od tego, co fotografuję. Jeżeli fotografuję coś, co biega, rusza się, przeskakuje z drzewa na drzewo albo jest w locie, no to zazwyczaj ustawiam czas bardzo krótki. 1 na sekundy to takie minimum, 1 2500 na to już czuję się bezpiecznie, fotografując ptaki w locie. A ISO? ISO nie ruszam, bo mam świadomość, że jeżeli aparat musi podbić ISO, to ja też musiałbym je podbić w taki sam sposób. Aparat podbija ISO tylko wtedy, kiedy brakuje mu światła. Ja też podbijam ISO tylko wtedy, kiedy brakuje mi światła. Jeżeli wiem, że moje ustawienia no, nie pozwalają mi na to, żeby już bardziej otworzyć przysłonę albo żeby jeszcze bardziej skrócić czas naświetlania, to jedyne co mogę zrobić, to podbić to ISO. Więc dlaczego ja mam to robić, skoro aparat może to zrobić za mnie w dokładnie taki sam sposób? I jedyne co robię, to ustalam sobie górną granicę tego ISO, bo w ustawieniach aparatu możecie sobie ustawić to, do jakiej granicy aparat ma to ISO podnosić? I u mnie ta granica to jest w tej chwili chyba ISO 12000. Jest to bardzo wysoko, pozwala mi to robić zdjęcia w naprawdę trudnych warunkach oświetleniowych, a wiem, że są też obiektywy jaśniejsze i aparaty lepsze, które pozwalają robić zdjęcia w dużo wyższym ISO z zachowaniem bardzo dobrej, niezaszumionej jakości zdjęć. I tak to wygląda. To są ustawienia, na których ja zawsze fotografuję już od bardzo, bardzo długiego czasu. Nie mam zamiaru tego zmieniać, bo jest to uważam złoty środek i podejrzewam, że wielu fotografów przyrody zgodzi się ze mną, że ustawienie tego ISO automatycznego, otwarcie przysłony maksymalnie i kontrola tylko i wyłącznie nad czasem naświetlania to jest rozwiązanie, które w terenie zdecydowanie warto docenić, dlatego że nie martwicie się po prostu niczym oprócz tego jednego ustawienia czasu naświetlania, a możecie się skupić bardziej na kadrowaniu, na świetle i na tym po prostu, żeby nadążyć za obiektem, który fotografujecie. Jeżeli do tej pory nie próbowaliście tego ustawienia, to polecam wytestować, plus wytestujcie sobie tak, jak powiedziałem, to w jakim czasie naświetlania jesteście w stanie utrzymać zdjęcie z ręki, utrzymać aparat, żeby zdjęcie z ręki wyszło przy tym czasie naświetlania ostre. Po prostu poznajcie możliwości swojego aparatu, bo dużo czynników jest brane pod uwagę przy tym. Na jakim krótkim czasie można fotografować z ręki, i to jest właśnie to, jak stabilnie wy stoicie, jak działa wasz autofokus, oraz przede wszystkim to, czy macie stabilizację, czy nie, a jeżeli ją macie, to jak dobrze działa ta stabilizacja. Już teraz zostawiam Was z moimi najlepszymi zdjęciami z tych paru ostatnich dni. Możecie je sobie w spokoju pooglądać, a ja mam nadzieję, że wiedza, którą właśnie Wam przekazałem, sprawdzi się również w Waszym przypadku i będziecie w stanie idealnie wykorzystać ją podczas swoich wypraw fotograficznych. Dzięki bardzo, do zobaczenia. E hey.